Górna część pokazuje zapis terapii ETS. Pacjent widzi te zielone linie i wie, że ma się koncentrować na relaksacji. Popatrzcie, co się dzieje z napięciem, jak napięcie się obniża. Tak? Pacjent to widzi, a widząc, że się obniża, przeżywa pozytywne emocje, bo jest o tym poinformowany. Zobacz, jak zobaczy, że się obniża napięcie, to się cieszy. Później włączamy grę, każemy mu relaksować mięśnie, samolot zbiera gwiazdki i znów ma powiedziane, jeżeli widzisz, że gwiazdki zbierasz na dole, generuj mnóstwo pozytywnych emocji, bo to po prostu usprawnia połączenia nerwowe. Proszę popatrzeć, macie Państwo porównanie. Po lewej u góry pierwszy test wysiłkowy, po prawej na dole drugi test wysiłkowy. Jak sobie popatrzymy na wyniki liczbowe, to napięcie przed terapią, zdolność do generowania napięcia przed terapią wynosiła 7,9 mikrowolta, a w tej chwili 12,2, czyli wzrosła ponad 50%. Natomiast relaksacja po skurczu było 4 mikrowolty, a jest 0,7, czyli poprawiła się o 500% w ciągu, proszę Państwa, 15 minut. Oczywiście to trzeba powtarzać, pacjent musi stosować terapię w domu.